Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Przed wami Easy i Króliczek Bunchu. $259 elementów za 95 zł katalogowo. Możecie też sprawdzić Val, to tam jest nieco taniej. No i jeśli chodzi o przelicznik, jest naprawdę spoko. I myślę, że to też jest taka odpowiedź na Zibloba i Mateo, tylko że to jest pewnie zestaw bardziej skierowany do dziewczynek, a Mateo z Ziblobem jest bardziej skierowany do chłopców, bo zestawy o podobnej koncepcji, zestawy w tej samej cenie i wydaje mi się, że oba z podobnym potencjałem. Ziblob mi się podobał i jeśli chodzi o tego króliczka, też jest całkiem nieźle. Mamy tutaj też koszmarnika, takiego rycerskiego. Ja w ogóle uwielbiam te figurki koszmarników z tego względu, że one nawiązują do różnych klasycznych serii Lego i ja w ogóle uwielbiam te postaci. One są takie małe, wredne, straszne, ale przy okazji urocze, bo wiadomo, że my nie jesteśmy bohaterami serialu, my możemy trochę inaczej na koszmarniki popatrzeć, no to możemy już wykicać sobie tam na stół. Już Ziblob pokazał mi, że te mechowe konstrukcje w serii LEGO Dreams naprawdę mogą być dobre i wydaje mi się, że w przypadku tego króliczka też może być całkiem nieźle, a w szczególności podobają mi się te wielkie wrotki. Ale konstrukcyjnie to jest naprawdę świetny kierunek, w którym powinny podążać mechy z Marvela, czy też te Star Warsowe, które aktualnie się ukazały. Figurkowo też zapowiada się nieźle, a tak to wygląda z drugiej strony. Możemy zobaczyć, jakie są warianty złożenia tej konstrukcji. Wrotki zdecydowanie wygrywają, ale te elementy też mi się bardzo podobają. Jak mówiłem w przypadku Zibloba, to są takie elementy, które mogą kojarzyć wam się z serią LEGO Monkey Kid, no ale tutaj też są takie dedykowane elementy przygotowane dla LEGO Dreams. W sumie nie patrzyłem, jak to wygląda w przypadku tych większych zestawów. Mam nadzieję, że tam też będą się jakieś takie rarytasy pojawiać. Co do tego, co mamy w środku, są trzy worki. Nie stwierdzam tutaj absolutnie żadnych naklejek, ale może to się zmienić, może one gdzieś się ukryły. A tak wygląda okładka, naprawdę fantastycznie. Zobaczcie, jak prezentuje się ten zając, no on zasuwa na wrotkach aż miło. Tutaj ten koszmarnik przed nim ucieka. Wow, naprawdę robi to robotę. To co, ja idę składać i zaraz zobaczymy, jak już to wszystko wygląda w całości. Królik to naprawdę bardzo dobra reklama serii LEGO Dreams, bo zestaw jest niedrogi, ale pokazuje naprawdę ciekawe rozwiązania, bo mamy tutaj ładną postać, która została zbudowana z klocków i ja jestem przyzwyczajony do tego, że w ostatnim czasie takie postacie zbudowane z klocków to raczej mechy. Paskudne mechy, jak w Gwiezdnych Wojnach, czy też w Marvelu. A tutaj naprawdę dostajemy coś, co wygląda ciekawie, jest kolorowe, bo kolory są dość mocno friendsowe, ale pomysł na te ogniste wrotki z dopalaczami jest świetne, a oprócz tego dostajemy naprawdę ładne odlewy. Tym przyjrzymy się za chwilę, najpierw zerknijcie na królika. Zaskoczyłem was tymi wrotkami, prawda? No dobra, odpiąłem wrotki, one są wpinane po prostu na dwa study, tak prezentuje się ten duży odlew i jak wielokrotnie mówiłem, czy to przy okazji LEGO Dreams, czy też Monkey Kid, bardzo lubię te elementy. Mamy tutaj takie fragmenty transparentne, ale też są fragmenty, które są mleczne i dzięki temu ma się wrażenie, że te wrotki są wprawione w ruch, że zając już gdzieś nam ucieka z pola widzenia. Naprawdę świetnie się to prezentuje, no i można to łatwo zdemontować. Co do samego zwierzaka, to tak, jeśli chodzi o nogi, możemy sobie ruszać nimi w ten sposób, możemy je naturalnie odchylać i możemy też sobie tutaj pokręcić w tę stronę i w tę stronę. Dzięki temu zając ma dość duży zakres ruchu, tylko trzeba uważać na jego stopy, bo zwróćcie uwagę na to, że tutaj już ten zakres ruchu zbyt duży nie jest, szczególnie w tym kierunku. Ograniczenie jest dość znaczne i tutaj do przodu możemy to odchylić
w ten sposób. No i tak mniej więcej sobie tego zająca jakoś musimy poustawiać. Co do całej reszty, możemy sobie też naturalnie kręcić głową, możemy też obracać uszy, ramiona i nadgarstki, bo tutaj te łapki kręcą się właśnie tylko w nadgarstkach. Szkoda tylko, że zając dość słabo wygląda z tyłu. On tutaj w ogóle nie jest zabudowany, można było się pokusić o to, żeby go nieco lepiej wykończyć. Mamy tutaj też taki puchaty ogonek, on też myślę, że dodaje naszej postaci uroku i ogólnie rzecz biorąc to może być bardzo fajna inspiracja do tego, żeby na Wielkanoc stworzyć sobie właśnie takiego królika czy też zajączka, bo właściwie ja już się czasem mylę, czy na Wielkanoc mamy zające, króliki, a może jedno i drugie. Są też kurczaki, są baranki, więc ogólnie rzecz biorąc można budować, można kombinować coś według własnego widzimisię i realizować naprawdę różne szalone pomysły. A ta figurka naprawdę wygląda ciekawie i jest to miła odmiana od innych takich mecho-podobnych pomysłów, jakie widzieliśmy ostatnio w Star Warsach czy w Marvelu. Jedna minifigurka, czyli Easy, koszmarnik oraz pluszowy króliczek. No jeśli chodzi o tego pluszowego króliczka, to tak on się prezentuje. Odlew, który doskonale znamy, tyle że po prostu mamy go w nieco innym malowaniu. Koszmarnik trafił nam się tym razem w wersji dla fanów LEGO Castle i akurat bardzo lubię te nawiązania. Poza tym, jeśli chcecie sobie stworzyć jakiegoś takiego mrocznego, czarnego rycerza, to zarówno hełm, jak i głowa koszmarnika wam się przydadzą. Do tego mamy siatkę. No ale ja skupię się na figurce Easy. Ona wygląda fantastycznie. Zerknijcie na te włosy. Naprawdę wyglądają niesamowicie. Mamy też na ramienniki, mamy też naturalnie klepsydrę i ten przepiękny miecz. Myślę, że miecz, który idealnie pasowałby do jakiejś takiej serii fantazy. No a jeśli chodzi o wygląd torsu i nóżek, te też prezentują się godnie. No i wydaje mi się, że wielu z was powie, że ta minifigurka to jest totalny sztos. Wielki królik, który szaleje na wrotkach, a te są dodatkowo napędzane niesamowitą siłą. No to jest pomysł rodem z LEGO Przygody i myślę, że właśnie w tamtym uniwersum on mógłby się pojawić i nikt by się takiego pomysłu nie powstydził. Dodatkowo fantastyczna minifigurka Easy, koszmarnik i mała wersja króliczka. Żyć i nie umierać. To jest naprawdę bardzo fajny zestaw, który może wprowadzić was w serię LEGO Dreams. To jest zestaw, dzięki któremu możecie tę serię po prostu polubić i wydaje mi się, że to jest dość nieduży, ale i też niedrogi zestaw, żeby spróbować, czy z tą serią wy możecie się w ogóle zaprzyjaźnić. Mam wrażenie, że tak, bo ja nie ukrywam, że mnie królik skradł serce. To jest naprawdę szalony pomysł, taki właśnie rodem z najdziwniejszych serii LEGO, ale ja ten pomysł kupuję. Naprawdę bardzo fajny patent, królik zdecydowanie na plus, figurka również i ogólnie rzecz biorąc ta koncepcja bardzo mocno mi siedzi. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!